Dziś pokażę, jak obliczyć sposobem pisemnym dzielenie. Żeby to wykonać, na początek przepisujemy przykład. Zróbcie tak, żeby każda cyferka mieściła się w kratce, bo tak będzie łatwiej. Ja nie mam kratek, ale to nie przeszkadza, mogę też policzyć, tylko że zawsze, kiedy są kratki, jest po prostu łatwiej. Przepisuję 96 dzielone na 3. Oczywiście, możemy to zrobić w głowie, ale u nas jest podane w zadaniu: mamy policzyć sposobem pisemnym. Co w takim razie muszę wykonać? No, nad 96 wypada, żebym postawiła kreskę. Tak, ta kreska będzie tutaj nam właśnie dzieliła. Ona jest kreską dzielenia, czyli pokaże nam, co, jak wykonywać. Tutaj na boku mamy taką właśnie rozpiskę, krok po kroku co robić? Najpierw mamy dzielić, potem mamy mnożyć, potem odejmować, na końcu spisywać. Ja wiem, że na początku to czarna magia, nie wiecie o co chodzi, ale za chwilę po kolei będę te kroki wszystkie pokazywa, pokazywać, omawiać i na pewno nie będzie to takie trudne. Najpierw biorę dziewiątkę. Dzielę na trzy, czyli ten pierwszy krok dzielę. A więc dziewięć podzielić na trzy. Ile razy trójka mieści się w dziewiątce? Trójka w dziewiątce się mieści trzy razy, bo trzy razy trzy to jest dziewięć. Zobaczcie, że z dzielenia na taki sposób mieszczenia się, czyli mnożenia. No i teraz co wykonuję? No otóż wykonuję w takiej sytuacji mnożenie. Czyli, bo drugi krok to mnożenie, czyli tą liczbę mnożę przez tą i wynik wpisuje o tu. Czyli 3 razy 3 to 9. Co robię dalej w kroku następnym? No nic innego jak odejmuję, a odejmować przecież pisemnie już potrafimy. W związku z tym po prostu tutaj podkreślamy i odejmujemy. 9 minus 9 to jest 0. To jest pierwsza rzecz, którą w tym momencie wykonaliśmy. Co wykonamy teraz? Teraz mówi nam tutaj, po odejmowaniu, że mamy wykonać. A, spisywanie, tak? No to teraz spróbujemy sobie spisać. Tylko co my mamy spisać? No, spisujemy tą wolną cyferkę, która tutaj jest, czyli mamy szóstkę i tą szósteczkę sobie tu spiszemy koło zera. No to proszę bardzo, spisuję sobie tą szóstkę i piszę. 6. Ja celowo zmieniam kolory, żebyście wiedzieli, żeby to było widać. 6 dzielone na 3, czyli ile razy trójka się mieści w szóstce, no mieści się dwa razy, więc na górę, tak jak przed chwilką, wpisujemy. Znowu tu jest mnożenie, widzicie, czyli 2 razy 3 to jest 6, czyli tu piszę 6. Tak. Odejmuję, bo trzeci krok to właśnie odejmowanie, nic innego tutaj nie, nie mogę zastosować, tylko odejmowanie. 6 minus 6 to 0. I teraz, jeśli ta liczba już została skończona, a widzicie, że już nie ma więcej liczb do spisania, jeśli na końcu pojawił się wynik 0, to oznacza, że zakończyliśmy dzielenie. I jak interpretować to dzielenie? Otóż to dzielenie mówi nam tak, jeśli wezmę 96 na przykład złotych i będę chciała równo dać trzem osobom, czyli podzielić na trzy, dla trzech osób, to co otrzymam? No, otrzymam liczbę 32, czyli każdemu porówno muszę dać 32 zł. A jak to sprawdzić? Sprawdzić, żeby na wszelki wypadek nie było błędu. Tu sprawdzam, pamiętacie, zawsze jak wykonywaliśmy na przykład odejmowanie, to sprawdzeniem było dodawanie. Tak samo tu. Jeżeli tu jest dzielenie, to odwrotnym do dzielenia jest mnożenie, czyli wykonamy odwrotne działanie, czyli pomnożymy. Pomnożymy ten wynik razy ten, czyli 32 razy 3. Jak to pomnożymy, to musi wyjść nam 96. 2 razy 3, 6, 3 razy 3, 9 i popatrzmy o. Wynik wyszedł. Znaczy, że tutaj wszystko w podpunkcie A było prawidłowo. Przejdźmy w takim razie do dalszego podpunktu, podpunktu B. I znowu przepisujemy, tak, 91 na 7. Stawiamy tu kreskę i sprawdzamy, czyli dzielimy, ile siódemek się mieści w dziewiątce. 9 na 7. No to mieści się tylko jedna, prawda? Co teraz robię? Mnożę, czyli 1 razy 7 to 7. Co teraz robię? Odejmuję. 9 minus 7, 2. Co teraz robię? Spisuję, czyli widać, że tą liczbę, która tu jest, o tu, muszę spisać w to miejsce. I tak też wykonam, czyli spisuję. Tyle. No i teraz. Ile razy w 21 mieści się 7, czyli dzielę? 21 na 7. No i co się okazuje? Że 21 dzielone na 7 to będzie nic innego niż 3, bo 3 razy 7 to 21. Co wykonuje po dzieleniu? Mnożenie. 3 razy 7, czyli 21. Co wykonuję dalej? Odejmowanie, czyli odejmuję. No i. 1 minus 1 to 0, 2 minus 2 to 0 i popatrzmy, że liczba się skończyła. Nie mam więcej tutaj możliwości wykonania, więc koniec takiego dzielenia. Co to dla nas oznacza? Że gdybym miała, no na przykład teraz 91 cukierków i chciałabym równo podzielić dla 7 osób, no to po wydzieleniu okazuje się, że 13 sztuk każda osoba by dostała. Ale sprawdzę tak na wszelki wypadek. Czy jest wszystko w porządku, czyli po prostu pomnożę, bo pamiętamy, że odwrotnym działaniem do dzielenia jest mnożenie. 7 razy 3, 21, pamiętamy, 2 dalej. 1 razy 7 to 7 plus 2, czyli 9. 91 znaczy, że wykonane, zostało wszystko prawidłowo. Podpunkt C. Przepiszę. Co zrobię? Postawię kreskę tu i spróbuję wykonać, tak jak po kolei kroki pokazują, dzielenie. No to proszę bardzo, 8 dzielę na 5. No to tylko 1, prawda? Bo tylko jedna piątka w ósemce się mieści. Co muszę wykonać w tym momencie? W tym momencie muszę tą jedynkę pomnożyć, tak? Bo następny krok to mnożenie. 1 razy 5 to 5. Wpisujemy tu 5. Podkreślamy i piszemy odejmowanie, bo to kolejny krok. 8 minus 5 to po prostu 3. Co teraz będę robiła? Jeśli już wykonałam odejmowanie, następny krok spisywanie. A, czyli spiszmy. Jak zapominamy, to po prostu mamy tutaj taką rozpiskę, która może nam pomóc, czyli aha, odjęłam, to teraz spiszę. Co spiszę? No spiszę sobie naszą piątkę, tak? Czyli proszę bardzo, tutaj zrobimy sobie tą kreseczkę, chociaż nie ma potrzeby oczywiście jej robienia, ale teraz na razie póki się uczymy, to ja po prostu pokazuję, co w tym momencie należałoby wykonać, czyli należałoby spisać piątkę. Spisuję piątkę. Teraz co robię? W 35 sprawdzam, Ile razy mieści się piątka? Inaczej mówiąc, 35 dzielę na 5. No i piątek w 35 mieści się, pomyślmy, 6. 6 razy 5 to 30. Oj, chyba mało. No to może 8. 8 razy 5 to 40. Oj, za dużo, czyli pewnie 7. Wpisuję tę siódemkę tu. No i teraz co robię? Mnożę. 7 razy 5, czyli 35, tak? Czyli teraz po prostu wpisuję tu wynik 35, tak? Co wykonuję? Odejmuję, bo teraz jest odejmowanie, i tutaj wychodzi nam 0, a teraz powinniśmy następny krok zrobić, spisywania, ale nie możemy spisać, ponieważ tu dalej liczby nie ma, co oznacza dla nas tyle, że wykonaliśmy już dzielenie tego przykładu.